Nic nie wiem, nie rozumiem niczego, co się dzieje w tej grze. Siemanemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. A dzisiaj coś, co było całkiem niedawno, czyli Five Nights at Freddy's, jeden noc, druga. W pierwszym odcinku nie udało nam się ukończyć drugiej nocy. Dzisiaj mam nadzieję, że mi się uda. Napisaliście i pokazaliście, jak bardzo chcecie tą serię na moim kanale, za co wam wielkie, wielkie podziękowania składam. I daliście mi kilka tipów, nie za dużo, nie za mało, ale daliście mi kilka tipów i wyzwanie. Do tego wyzwanie, o którym zaraz wam opowiem. Jak widzicie, dalej 12-letni Manojek do was mówi. Troszkę wam podgłośniłem głos, bo w poprzedniej grze było troszkę za cicho. Mam nadzieję, że teraz nie będzie za głośno, więc continue. Night 2. Co się stanie? Zobaczymy. W poprzedniej części też wam uciąłem rozmowę, ale ja już wiem, o co tam chodzi, więc nie będę go sobie słuchał, tylko zacznę po prostu od nowa. On tam mówi, że w tygodniu są mechatroniki i w ogóle. Więc zaczynajmy. Na razie są wszystkie, więc po prostu tipy są takie, żebym oszczędzał energię. Jak najmniej patrzył w kamerę, tylko wtedy, kiedy potrzeba. No i często tam zapalał światła i w ogóle. Okej, on odebrał telefon, ale na razie jeszcze wszystkie siedzą na miejscu. I daliście mi jedno wyzwanie, którego się zarobiście boję, bo nie mam pojęcia, co mam zrobić w tym wyzwaniu. Okej, jeden już poszedł, czyli to jest Bonnie, z tego co pamiętam. To jest Bonnie. A to jest kaczka. Nie wiem. Mniejsza o to, ale kazaliście mi nacisnąć na nosek chyba jego. I boję się, co się stanie. Więc jeszcze z tym poczekam. Gdzie on jest? Aha, czyli tak, on idzie, on chodzi tą stroną, tak? Dobra, jest już niedaleko. A i one podobno też dźwięki robią, jak chodzą. Dobra, na razie jest spoko. On dalej tutaj stoi. Kazaliście mi nacisnąć na nosek tego oto miśka i zrobię to, ale boję się, co się stanie. Aha, i to już? Coś teraz mi przyjdzie do drzwi? Nie. Co to jest? Aha, czyli dobra, wszystkie po prostu weszło. Ta ona jest tutaj. Dobra, muszę oszczędzać energię. Ja trochę się stresuję, bo nie wiem za bardzo, co powinienem robić. Więc tak, oni są tutaj, ona jest tutaj. On dalej stoi w tym miejscu. Spoko, wiem, że tak, ona przychodzi od tej strony, a on przychodzi od tej strony. Więc tym się na razie nie martwię. Mam 80% jeszcze. Dość myślę, że idzie nam na razie ok, jeżeli chodzi o oszczędzanie energii. Czy on dalej tu siedzi? Tak jest. O, on się pojawił. No dalej tu stoi. Jego nie ma, więc jest tutaj. Muszę słuchać jego odgłosu. Nie ma go. Dobra, zamykamy. I czekamy, ale się przestraszyłem. Dalej tu stoi, bo widzę cień. Poszedł. Też nie, nie, dalej stoi. To słyszałem, jak coś jeszcze idzie. Czemu on wybiegł? Dobra, to już jest pusto. Jest druga w nocy, ja mam 68% baterii. Teraz. Słyszę coś. On jest tutaj. On jest tutaj. Gdzie jest ona? Boję się. Nie mam pojęcia, co powinienem robić. On jest tutaj. Słyszę. No ja słyszę, jak one cały czas chodzą. Ja pierdolę! Przepraszam. Co się stało?
Moje wszystko. Nic nie wiem, nie rozumiem niczego, co się dzieje w tej grze. Próbowałem, patrzyłem, słuchałem, nic nie rozumiem. Jeszcze raz, ale to było straszne, aż mnie zaczęło wszystko swędzieć. To było, to... Patrzcie, aż mnie swędzi moja gęsia skórka, tak mnie to wszystko boli. Zaczynajmy. Kliknijmy sobie i patrzmy. Teraz może częściej po prostu w kamerę będę się rozglądał. On już poszedł tu? Co to było? Ale co to było to gadanie? No swędzi mnie wszystko, boję się. Nie wiem co to biegło, to nagle stąd, to coś wyszło. Zaczęło biec w moim kierunku. On dalej stoi tu, oni jeszcze siedzą, więc spoko. Muszę się nauczyć tych ich odgłosów, tych ich chodzenia i w ogóle... Siedzą. On poszedł. Stoi tu, ale co to jest za muzyczka? On stoi tutaj. Okej, oni wszyscy są na swoim miejscu. Nie powinienem w sumie tego sprawdzać. O, on poszedł. Dobra, stoi tutaj. Więc raczej nie powinienem się martwić niczym innym. Zobaczmy tylko, czy oni jeszcze są. Tak. On dalej jest tutaj. Posłuchajmy jego odgłosów. Posłuchajmy, czy on chodzi, czy nie chodzi. Okej, wrócił. A nie, on jest tutaj już blisko. Zaraz koło nas, patrzcie. Okej, ta poszła i jest tutaj. Okej, słyszałem. Było dwa razy... Okej, ona jest tutaj. Okej, on się pojawił. Dalej tu stoi z tego co widać. Co się dzieje? Czemu ona się tak długo tutaj stoi? Stracę całą energię. Ona jest dalej tutaj. On też. Wydaje mi się, że poszedł. Nie, dalej jest. Na jakiej podstawie, ja się pytam? Stracę całą energię na niego. Dobra, ona jest tutaj, więc spoko. Tu poszedł. Tak jest, i gdzie teraz jest? Tutaj go nie ma. Tutaj też go nie ma. Tutaj też go nie ma. Ona jest tutaj. On jest tutaj, więc... Gdzie jest ten? Nie wiem, jest druga w nocy, ja się tak stresuję, że nie mogę wam nic tutaj konkretnego powiedzieć. On siedzi dalej tutaj. Ona jest dalej tutaj. On też spoko. Gdzie jest ten misiek, co stał w drzwiach u nas przez tyle czasu? Nie mam pojęcia. Odstresujmy się. I zobaczmy teraz. On dalej tutaj, ona dalej tutaj. A jego jak nie było, tak nie ma. I nie mogę go znaleźć. Jest druga w nocy, czyli przetrwałem dopiero 2 godziny, a już mam 50% baterii. To nie wróży za dobrze. Na razie może po prostu siedźmy. Słyszałem?
On jest tutaj. Okej. Słyszę. Ale mam ciary. No, słyszę, że coś chodzi. Tu jest. Co się dzieje? Tutaj go nie ma. Ona jest tutaj, spoko. Spoko. Ten jest tutaj. Okej. Ona dalej jest tutaj. Dobra, poruszają się. On sobie poszedł. On jest znowu tutaj, ale znowu się poruszają. Ona jest dalej tutaj. Więc na razie nie mam o co się martwić zbytnio, ale muszę trochę pooszczędzać. Pooszczędzać. Hit. On jest zaraz koło mnie. Ona też jest zaraz koło mnie. Nasłuchujmy. No trudno, są zaraz koło mnie, a ja mam jeszcze 2 godziny, no prawie jedną. Tutaj sobie poszli. Tutaj on dalej jest. Stała mi godzina, mam 14% baterii. Okej, cieka jest tutaj. Co jest tam poszło? On jest tutaj, więc spokojnie mogę sobie... Okej, ona dalej jest tutaj, zaraz koło mnie. Stała mi godzina. Proszę. Okej, znowu przyszli zaraz koło mnie. Teraz muszę oszczędzać bardzo energię. Więc nie patrzę w kamery. Proszę. 4%. Okej. On dalej tu stoi, zaraz mi się skończy energia. Jestem RIP. Poszedł. Okej. Aha, czyli co, przegrałem, tak? Bo nie ma energii. Udało mi się! Jest! Jest! Ale na farcie mi się to udało, ja pierniczę. To było ciężkie. Udało mi się to zrobić całkowicie na farcie. Zostało mi 0% energii, ale było już na tyle mało czasu, że udało mi się tak czy siak wygrać. Dużo energii straciłem na to, że ten Bonnie stał przez bardzo długi okres czasu przy moich drzwiach i musiałem mieć je zamknięte, prawdopodobnie. Dajcie mi znać,
Jak wam się podobało? Dajcie mi jakieś tipy na kolejny odcinek, dajcie mi jakieś tutaj rzeczy, ciekawostki, inne pierdółki. Na trzecią noc, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że wam się spodobało, bo dla mnie to było bardzo ciężkie. Jeżeli wam się spodobało, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli wam się nie spodobało, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie suba. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.